Cześć, witajcie! Z tej strony Diabol, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Plugin Evolved. W dzisiejszym odcinku będziemy grali wirusem na speedrunie. Z jakiegoś powodu wynik z bakterii tutaj mi się nie zapisał, zapisał się tutaj tylko. I tak, dzisiaj zagramy właśnie wirusem. Od razu muszę wam przekazać bardzo dobrą dla was informację. Odcinek z kreatora scenariuszy jest już prawie gotowy. Myślę, że koło niedzieli będzie. Ten odcinek pojawi się w sobotę, a odcinek z kreatora koło niedzieli. Te tutaj geny zostawimy sobie, myślę. Nie będziemy zostawiać. Zmienimy na to, co mieliśmy tam mniej więcej w bakterii. Oprócz tego tutaj zostawimy tu zostawimy biom macierzysty. I tak. Możemy sobie zacząć. Gdzie byśmy dzisiaj chcieli zacząć? W Rosji? W Chinach? Spróbujmy w Chinach. Speedrun rozpoczęty, bardzo dobrze. Rozprzestrzenianie się od razu weźmiemy przez szczury, ponieważ Chiny są bardzo mocno zaludnione. Im szybciej, tym lepiej. O ewolucję, myślę, nie musimy się martwić, bo samo to się zrobi. O ewolucję objawów oczywiście. Korea Północna ratuje stację kosmiczną znowu. I już mamy wysypkę. Dobrze. Rozprzestrzenianie się przez powietrze. Teraz przez wodę bym chciał. Jest i woda. Odporność na klimaty zimne. Bezsenność, super. Nowe infekcje już lecą. Bardzo mnie to cieszy. USA, Filipiny, Wielka Brytania, super. Mamy już mnóstwo rozprzestrzeniania się. Weźmiemy sobie teraz odporności. I w objawach pójdziemy tutaj w bezsenność i do szaleństwa. Paranoja. Dobrze, właśnie w tym kierunku chciałem iść. Rozpoczęto pracę nad lekarstwem. No teraz tak troszkę stanęło to wszystko w miejscu. Zapalenie. To już jest zabójcze, tak? Tak. Coś, co by mi dużo zaraźliwości dało. Tutaj, tak? Obrzodzenia właśnie. Bardzo dobrze. No, nie gwarantuję, że ten scenariusz nam się uda przejść, ponieważ jest nas troszkę łatwo wyleczyć 10 lat, a oni mają dopiero jakieś 5% badań aktywnych. Drgawki zmutowane, no to od razu idziemy w szaleństwo. Myślę, że w paraliż też idziemy. Śpiączka. No, idzie szybko całkiem. Wszystko. Zakażenie ogólnoustrojowe. Nie zmniejsza szansy na wyleczenie, więc nie potrzebujemy tego. Aczkolwiek w umiejętnościach moglibyśmy jeszcze wziąć sobie coś, może? Nie, na razie poczekajmy. Na razie potrzymajmy te punkty DNA, w razie czego cofniemy coś tam. Torbiele. Dobrze. Dlatego, że tutaj trzeba pamiętać, że grając wirusem, cofanie zabiera nam punkty DNA, a nie oddaje je. Pak są umieszczone dopiero teraz na liście obserwowanych chorób. No fajnie. Grenlandia. Zmutowano objaw nadwrażliwość. Dobrze. Rozprzestrzenianie się ptakami bym wziął na full. To na pewno i zwierzętami. Oraz w zimnych klimatach. Tak. Tak bym właśnie zrobił jeszcze tutaj. Dlatego, że musimy się jeszcze dostać, wiecie, do Grenlandii. A jeszcze się nie dostaliśmy. A tutaj zaraz zamkną nam... Ale... No to nam zamknęli port. I
Niestety, ale jesteśmy udupieni. I nie uda nam się wygrać speedrunu. O, tam, no dosłownie milimetr. O Grenlandię. Mamy już strasznie dużo tych objawów. No weźmy może jeszcze rozprzestrzenianie się, dlatego że może nam zabraknąć już szans na wygraną czegoś tutaj, prawda? Za szybko wszystkich zabijemy. Eksperymentalny lek na Pax 12 zabójczy, no. To dobrze. Wszędzie się raczej rozprzestrzeniamy, no ale... No dobrze. Ale nie uda się. Angola? Co tak wolno? Angolę jeszcze możemy uratować, ale nie uratujemy już tutaj Grenlandii. Nie ma takiej możliwości. Uratujemy, tak? Zniszczymy. Nie uda nam się już zniszczyć Grenlandii. No i tu zostanie te tam 3000 osób, prawda? No, immunopresja jeszcze raz. No i wychodzi na to, że znowu przegraliśmy pierwszy raz chodzący trup, tak szerzy i zmęczony. To nie problem. Dlatego, że niestety tym razem nam się znowu nie udało za pierwszym razem. Będziemy musieli zrobić to jeszcze raz, tylko zaczniemy sobie z miejsca. Tak, supresje odblokowane, już to miały. Teraz zaczniemy sobie z miejsca, gdzie byśmy się mogli łatwo dostać do Norwegii. Żeby się dostać na Grenlandię, czyli na przykład z Niemiec, ze środka Europy. Od razu, tak samo jak wcześniej, weźmiemy sobie szczury. W sumie to powinienem był wziąć zwierzęta rolne, ale to nic. Szczury też poradzą, dlatego że Niemcy też tutaj są. Czas Valve wolniejszy niż przypuszczano. Badacze obliczyli, że przepływ radioaktywnych płynów z Half-Life przez Valve zajmie ponad 3 lata. Przyczyny nieznane. Tak, to jest taki teaser, że przez najbliższe 3 lata Half-Life'a trzeciego nie będzie. Chodzi o to, że Half-Life'a trzeciego prawdopodobnie w ogóle nie będzie, no ale... Wiecie jak to jest, nie? No dobrze, bardzo dobrze. Umiejętności, odporność na leki. Potem odporność na klimaty weźmiemy. Paranoja już. Dobrze. Odporność weźmiemy na badanie. Dobrze. 1000 osób. No dobrze. Już prawie 5000 osób zarażonych, a już mamy 2 objawy. W dodatku te takie bardzo dotkliwe. Zapalenie. Szczerze powiedziawszy, wolałbym nie. Za szybko to wszystko robić też nie jest dobrze. No, jesteśmy też w Norwegii, w Rosji. Trudności, bardzo dobrze, ten objaw mi się przyda. To jest kraj zimny, a my nie mamy odporności właśnie na te kraje i dlatego nam się tak to nie chce ruszać. No, Norwegia, ruszaj się, dawaj. To jest też mokry kraj, więc była niegroźna choroba. No, czyli my rozprzestrzeniamy się. Nie, tacy wcale nie groźni. Bo już niedługo zrobimy sobie tutaj rzeź małą, nie? Niemcy rozpoczynają już badania, 82 lata na 1%, no to też niedobrze. A wrzodzenia. To nam daje chyba strasznie dużo zaraźliwości. Tak, zgadza się. To jest właśnie ten objaw. Weźmiemy sobie tutaj szaleństwo. To jest 21 punktów DNA. Za chwilę będziemy to wszystko już mieli. Ważne, że mamy Norwegię. Wszędzie indziej się dostaniemy już
bylebyśmy mieli Grenlandię, Norwegię i tak dalej. Bo tutaj Norwegia, z Norwegii przypłynie statek na Grenlandię, Wielka Brytania zainfekuje wszystko po kolei. Martwica, oj nie, 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 to jest zbyt mocny objaw. To sobie weźmiemy. I tyle. Moglibyśmy im jeszcze bardziej utrudnić badania i to pewnie też zrobimy w ten sposób, na razie. Potem jeszcze kolejnym objawem. Polska jest kluczowym sponsorem badań. Okej. Okay. Jeszcze nie popłynęliśmy na Grenlandię. Czemu? Bo jest za mało osób tutaj, okej. Okay. Jesteśmy też na Grenlandii, super. Myślę, że tym razem uda nam się ten scenariusz wygrać, szczególnie, że już dostaliśmy się tutaj do tych krajów ciepłych i odległych trochę. Objawy weźmiemy, tak, paraliż za chwilę, paraliż za chwilę. Nie tak wszystko od razu. Anemia, dobrze. Gdzie jeszcze potrzebujemy się dostać? Nowa Gwinea, Nowa Zelandia i Karaiby, tak? Dokładnie. Genom pełni sekwencjonowany, to przyspieszy badania, tak? Dobrze, to opóźnimy im badania. Hiszpania prowadzi w pracach. Okej. Korea zaczyna się załamywać. Dobrze dla nas. Gorączka zmutowana. Globalne badania skonsultowane. Karaiby zainfekowane. Dobrze. Nowa Zelandia, no dawaj, nie rób mi tego. Eksplozja bomby anarchistów. No, jeden samolocik do Nowej Zelandii, poproszę. Niewydolność wilona rzędowa, oj, to jest bardzo zabójcze, a nie mamy chyba jeszcze na tyle zaraźliwości. No, niestety. No i też znowu nam się nie uda. Niedobrze. Tym razem mogą nas nawet wyleczyć. Wybrałem po prostu złe miejsce na początek i Niemcy to nie jest dobre miejsce, za wolno się to wszystko rozprzestrzenia w takim tempie, jak wirus wszystko niszczy. Powinienem był zacząć właśnie w państwie typu Wielka Brytania. Martwica zmutowana, okej. Okay. No ale Nowej Zelandii tak już nie dostaniemy i tak pewnie, więc spróbujmy jeszcze tutaj uczknąć tyle świata, ile się da, a reszta no to nic nie zrobimy, nie? Przez krew, jeszcze przez komary, przez ptactwo, przez szczury. Obrzęk płuc. No tu jeszcze wszyscy są zarażeni. A, jeszcze Madagaskar. No tak. Kichanie, no. W porównaniu do tych objawów, co my teraz mamy, to kichanie to jest mały pikuś, nie? Tutaj jest kichanie, a my mamy już niewydolność wielonarządową, śpiączkę i jeszcze nekrozis, czyli martwicę. Biegunka. O, też paskudny objaw. Ale niestety, no znowu nam się nie udało, tym razem nawet jeszcze gorzej niż za pierwszym razem. I w tym odcinku raczej nie będziemy robili już trzeciego podejścia. Raczej wydaje mi się, że nie będziemy już robili trzeciego podejścia. Ale pamiętajcie, że niedługo, bo za dokładnie 2 dni, dla was 1 dzień, pojawi się odcinek właśnie z edytora scenariuszy, o który prosiliście. A w tej chwili ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Ja się z wami żegnam. Cześć!